Cześć siema, witamy Was bardzo serdecznie z Kina Wojtek. To tutaj dzisiaj odbywa się 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mikołajkach. W gminie gra on po raz 11. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda. Co roku w organizację tutaj imprezy. W tym roku wystąpimy z tańcami, z piosenkami. Oczywiście nasi rodzice też biorą udział w organizacji, przygotowując wspaniałe ciasta. Myślicie, że to jest potrzebna akcja? Bardzo potrzebna, no bo to może dla wielu ludzi pomóc i dla dzieci też, a my same jesteśmy na razie dziećmi. No właśnie, chętnie włączacie się w tego typu akcje? Tak, no bo to jest akcja dobroczynna i tak jakby to nasz obowiązek. Co tam dzisiaj będzie można wylicytować w Mikołajkach na Wośpie? Doda, kartki z autografem i smycz do tego. No Doda. Nie, Doda nie jest najciekawsza. Ja powiem, że najciekawsze to są bony. Mamy bony towarowe o wartości 100 zł i w różnych sklepach fajnych w Mikołajkach. Mamy też fajny zestaw kibica. Jest piłka, koszulka, książka. Nawet mamy długopis od prezydenta. I hotel Robert Sport, rodzinny zestaw na rejs statkiem po jeziorach mazurskich. Tak. Powiedzcie mi, czy mieszkańcy Mikołajek są hojnymi ludźmi? Bardzo są hojnymi. Zdecydowanie tak. Pamiętacie, jak w tamtym roku przebiegała licytacja? Pamiętamy, było wszystko, naprawdę dużo ludzi się zgłaszało, wszyscy podbijali cenę, było dobrze. Wszystko się sprzedało. Mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie dobrze. Że zbieramy jeszcze więcej. Który raz bierzesz udział w Wielkiej Orkiestrze? Trzeci. Jak widać, chętnie włączasz się w takie akcje. Dlaczego bierzesz udział w Wielkiej Orkiestrze? Po prostu lubię pomagać dla innych i mam z tego satysfakcję. Wośp w Mikołajkach to nie tylko atrakcje na scenie tutaj w Kinie Wojtek, ale także na hali sportowej. Co ciekawego tam się wydarzyło? Wydarzyło się to, że byliśmy bardzo zadowoleni, dlatego że rok temu był pierwszy turniej, uczestniczyło w nim tylko 6 zespołów, w tym roku uczestniczyło w nim 12 zespołów. Jakie ciasta możemy dzisiaj spróbować tutaj? A przeróżne, proszę pana, od jabłeczników do ciast z kremem, z bananem. Przeróżne naprawdę, z czekoladą, ze wszystkim. W tamtym roku też brałyście udział w Wielkiej Orkiestrze? Tak, oczywiście, jak co roku na tym samym stanowisku. Jak wtedy wyglądała hojność mikołajczanów? Myślę, że jest podobna do dzisiejszej. I tak, to chyba tyle. A kto przygotował te ciasta? Też mikołajczanie ze szkoły, osoby z Woźnic. Tego finału w Mikołajkach angażuje się duża część społeczeństwa naszego całego, gminnego, bo zarówno szkoły, które są w Mikołajkach, jak również szkoły z terenu gminy Mikołajki. Bardzo ładny dzisiaj występ szkoły podstawowej z Woźnic, bardzo dużo ciast przywiezionych z Woźnic. Angażują się nasi mieszkańcy, którzy przekazują wspaniałe fanty na licytację. Angażują się dzieci, które są wolontariuszami, które od 8 rano spacerowały dzisiaj po ulicach Mikołajek i zachęcały ludzi do wzięcia udziału. Z roku na rok mikołajskie finały przynoszą coraz więcej pieniędzy. Te, które dzisiaj uzbierano, z pewnością wesprą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która, przypominam, zagrała po raz 20. Cześć, siema!